Witam Państwa serdecznie. Skończyła się konferencja, piąta konferencja latającego Uniwersytetu Leszczynowego. Jednym z wypadowców był Rafał Czerniak, nasz kolega, który opowiadał o Ludwiku Świętym i był współautorem tłumaczenia książki Jacques'a Le Goffa pod tytułem Ludwik Święty, którą wydaliśmy jakiś czas temu, rok temu. Rafał, jesteśmy na ty z Rafałem, więc nawet nie będziemy próbowali udawać, że jest inaczej dla jakichś tam względów oficjalnych. Rafał, to z czego mówił, z tego co mówiłeś, wynikł zupełnie fantastyczny obraz funkcjonowania średniowiecznego państwa opartego na doktrynie religijnej i dobrym przykładzie króla. Czy z tego płynie jakaś nauka dla współczesnych państwowców? No, fantastyczne jest to, że trzymając się zasad, trzymając się doktryny chrześcijańskiej i będąc głęboko wierzącym człowiekiem, można znakomicie zarządzać państwem. Że to nie ma czegoś takiego jak rozdział państwa od kościoła, tak? Dzisiaj mieliśmy również wykład na ten temat. To, co się stało w XIX wieku, czyli ten rozdział kościoła od państwa. Wtedy, no to jest znakomity przykład, że to się absolutnie nie kłóci, tak? Że król, będąc głęboko wierzącym człowiekiem i trzymając się wszelkich powinności dobrego chrześcijanina, we wszelkich sferach swojej działalności mógł zarządzać państwem, absolutnie nie uchybiając zasadom religijnym. Tym bardziej, że nie wszystkie państwa były zarządzane w ten sposób, prawda? Nie wszystkie, tak, nie wszystkie. I jeżeli chodzi o epokę, dobrze wiemy, że król Ludwik nie jest stawiany za wzór, prawda, nam dzisiaj, ani nie jest żadnym bohaterem historycznej popkultury, którą wszyscy bardzo lubią eksploatować. Dobrze. Mnóstwo elementów złożyło się na sukces Ludwika Świętego. Oczywiście polityka jego poprzedników, ale ten moment, kiedy on wkracza na arenę dziejową, jest szczególny i on, jakby to powiedzieć, korzysta ze wszystkich elementów propagandy politycznej. Czy możesz je wymienić? Od elementów wizualnych poprzez religijne, kończąc na intelektualnych. Tak, mówiłem o tym, że święty Ludwik jest jakby takim uchronowaniem pewnego procesu, tak? Procesu tworzenia doktryny państwa francuskiego, doktryny Królestwa Francji. W ciągu kilku pokoleń pradziadka ojca i Ludwika w zasadzie tworzy się taki nowy byt jak Królestwo Francji. I Ludwik był znakomicie wykorzystywał wszelkie możliwości, jeżeli chodzi właśnie o kwestie propagandowe. Począwszy od pewnych idei dotyczących uniwersytetu. Miał znakomite wyczucie wagi, jaką niesie ze sobą istnienie ośrodka uniwersyteckiego. Znakomicie wykorzystywał taki element jak polityka pogrzebowa. To brzmi dosyć dziwnie, ale właśnie na tym to polegało. To znaczy dokonał przenosin dawnych królów Francji, czy na Franków, na grob. Nie. Ciał. Szczątków. Szczątków. Tworząc rodzaj panteonu mówiącego o ciągłości dynastycznej od Merowingów przez Karolingów do Kapetyngów w Saint-Denis. Mhm. I tu grała rolę, poza tym, że pokazywało to ciągłość dynastyczną, bardzo dużą rolę grała tu strona wizualna, tak? Wszystkie te szczątki umieszczono w sarkofagach podniesionych do góry i przezdobionych rzeźbami dawnych królów. Było to niesłychanie istotne, znaczy wykazanie ciągłości dynastycznej było niesłychanie istotne dla utwierdzenia dynastii Kapetyngów we Francji, ponieważ ich jakby pochodzenie
powodowało, że były głosy, że są po prostu uzurpatorami na tronie Francji. Czy król, ponieważ jesteśmy pewni, że był to człowiek niezwykle świadomy okoliczności, ale nawet gdyby sam jeden był świadomy okoliczności, niewiele by to dało. Musiał za tym stać garnitur doradców. Czy takowi byli i czy możemy ich wymienić? I czy oni rzeczywiście aż tak silnie byli tego wszystkiego? Gdzie tkwił ten mechanizm? Możemy go wskazać. Bo w samym królu, czy gdzieś obok? Otaczali go doradcy, głównie duchowni. Był bardzo zafascynowany ówczesnymi zakonami żebraczymi, dominikanami, franciszkanami, więc w dużej części to oni jakby to wśród nich się rekrutowali doradcy. Jednym z takich doradców był Mateusz z Vendôme, opat Saint-Denis. Był jakby kontynuatorem wcześniejszych opiekunów tego miejsca pamięci narodowej, w cudzysłowie, Francji, taki jak Sużer na przykład, niezwykle ważna postać na dworze prapradziadka i pradziadka świętego Ludwika, który powiązał w ogóle Saint-Denis z kapetyngami. Mateusza z... Rozumieli to wszyscy. Wagę poczynań króla i jakby ich dalekosiężne skutki tych poczynań rozumieli wszyscy. To się chyba rzadko zdarza w historii, żeby istniała grupa ludzi świadomych, która konsekwentnie i metodycznie zastosowaniem wszystkich dostępnych środków działa na rzecz przyszłości. Myślisz, że to zaobserwowanie tego faktu, przedstawienie go dzisiaj na wykładzie, czy też może w jakiejś innej formie, rozkolportowanie pomogłoby w czymś współczesnym politykom, którzy tkwią w jakichś uzależnieniach bardzo przyziemnych, nie wykraczających poza bardzo niski horyzont wyborców? Takie pytanie łączące przeszłość ze współczesnością. Ja nie wiem, czy to jest kwestia szczęścia, czy odpowiedniego wyboru, ale rzeczywiście w ciągu, nie tylko w ciągu życia świętego Ludwika, ale w ciągu kilku poprzedzających pokoleń znajdowali się ludzie, którzy rzeczywiście tworzyli zespół, który wiedział, wiedział co robi, wiedział jak wykorzystywać ówczesne środki przekazu do tworzenia idei, które budowały królestwo. Myślę, że Francuzi mieli mnóstwo szczęścia wówczas. Właśnie to jest zadziwiające, że oni mieli tego szczęścia tyle, że to się po prostu aż nie do uwierzenia. Tak, patrząc współcześnie na elity polityczne, wydaje się, że ten dobór elit jest wybitnie negatywny. Negatywny, tak. To jest wybitnie, wybitnie negatywny. Jeszcze ostatnie pytanie. Ponieważ powiedziałeś, że Francja Ludwika Świętego i jego dziadka Filipa Augusta, bardziej Filipa Augusta niż Ludwika, ale to są te trzy pokolenia, bo Ludwik VIII, dobrze mówię, Ludwik VIII, syn, panował bardzo krótko i tak naprawdę... Trzy lata. Myślę, że został otruty, ale to już inna sprawa. Możliwe. I tak nikt tego nie dowiedzie, że... To było wyjście, jakby to powiedzieć, ze stanu państwa plemiennego i barbarzyńskiego. I Francuzi, odcinając się od tego, wybrali świadomie Kościół, bo to był moment, kiedy Paryż był w ścisłym sojuszu z Rzymem, politycznym i gospodarczym. Czy to tak było, że to odcięcie się od barbarii i jakiejś takiej struktur plemiennych wyszło im tylko na dobre? Tak, znaczy do Filipa Augusta nie było czegoś takiego jak Królestwo Francji, tak? Było Królestwo Franków, którym rządzili królowie Franków. No to już to samo. W ogóle nazwy wiele znaczą, tak? Znaczy używanie pewnych sformułowań, pewnych nazw bardzo wiele znaczy w praktyce. W związku z tym, jakby postawienie na nową nazwę
która z jednej strony odcinała się właśnie od Franków jako takiego określenia, to właśnie użyłem tego sformułowania jako plemiennego, a postawienie na coś, co z jednej strony nawiązywało do dawnego imperium Karolingów, a z drugiej strony było czymś zupełnie nowym. I poza tym no, odcięto się również od sformułowania Galia jako określenie dla tej ziemi. A właśnie kwestia nazwy Frankowie to jest właśnie, tak jak mówimy, nazwa plemienna, natomiast Francja już się odnosi do pewnego do ziemi i do pewnej koncepcji. Koncepcji, która zamienia się w tradycję tak, na naszych oczach. Tak. I to jest niezwykle ważne, dlatego że ta Francja nabiera realnych kształtów terytorialnych. Mm-hmm. Tak? Do tej pory no, król Franków, królestwo Franków można było różnie interpretować. Tak? I dowolnie zmniejszać, oczywiście też powiększać, ale jak wiemy okoliczności raczej nie sprzyjały politycznie Francuzom, natomiast sprzyjał im wyraźnie Pan Bóg. To prawda. Chciałem to powiedzieć. To prawda. Dobrze, tym kończymy. Dziękujemy bardzo. Rafał Czerniak. Dziękuję. I Ludwik Święty.